prawie miało sobie pytanie odnośnie zmiany tej nazwy. Na modernizacji polega na przebudowie ulicy Wodzowej. Mówi pani, że jest to na dwa etapy, czyli część w tym roku i część w przyszłym roku. Ja tylko pytam, czy te pieniądze, które były zabezpieczone na tą, jak na tę inwestycję, też są opodzielone, czy to one, ta pola piętro, która była przygotowana w tym budżecie, starczy na obydwa etapy. Nie starczy. My w budżecie na to zadanie przewidywaliśmy w sumie 320 tysięcy złotych. Przetarg pokazał, jeszcze raz powtórzę, że zadanie jest szacowane przez oferenta na 500, z tego co pamiętam, 560 czy 570 tysięcy złotych. Po rozmowach z tym oferentem, okazało się, że jeżeli to zadanie podzielimy na etapy, co pozwoli wykonać część tego zadania w bieżącym roku, a pozostałą część w roku przyszłym, możemy mówić o kosztach realizacji tego zadania na poziomie niższym, ale nie mniej niższym niż jakieś 390 tysięcy złotych. Czyli tak czy inaczej na to zadanie my zaplanowane mamy zbyt mało w stosunku do tego, co aktualnie wynika z ofert. Nie wiem, czy to jest jasne, i teraz mamy sytuację tego rodzaju. Jeżeli chcemy w tym roku zrobić remont nawierzchni, to musimy mieć środki zaplanowane w tegorocznym budżecie. Tutaj z pisma pana Tadeusza Szymańskiego wynikało, żeby na ten rok pozostawić kwotę 158 350 zł brutto, natomiast na przyszły rok zaplanować 236 tysięcy, czyli łącznie 394 tysiące zł. Jest to kwota odpowiadająca temu, co udało się ustalić z oferentem w negocjacjach po otwarciu jego oferty. My na to zadanie mamy w planie 320 tysięcy i na tę chwilę tych środków nie zdjęliśmy w planie tegorocznego budżetu, bo i tak potrzeby drogowe będą musieli sobie ustalać, chociażby zima czy jakieś inne wydatki. Po przetargu, jeżeli będziemy wiedzieli ostatecznie, jaka będzie kwota, to wtedy ten plan dostosujemy do tego, co wynika rzeczywiście z kwoty przetargowej. A ogłosimy przetarg w oparciu o kwotę zabezpieczoną w budżecie tegorocznym i tym, co zaproponujemy Państwu w WPF-ie, jako drugi etap realizacji tego zadania. Jasne. Czy praktycznie jakiś zakres został zwiększony przez to, że sytuacja, powiem, to znaczy ja nie jestem drogowcem, tutaj mówię chyba za panią Anitę i za pana Radzia. Sytuacja jest tego rodzaju, że mamy za chwilę listopad, tak? Generalnie, jeżeli chodzi o warsztaty robót, to wszystkie firmy mają takie obłożenie, że nie narzekają na brak pracy. My mieliśmy problem z tym, aby wyłonić wykonawcę na remont ulicy chociażby Zielonej w Cynii, tak? Bo dopiero po drugiej procedurze mogliśmy podpisać umowę. Czyli generalnie wykonawcy nie są zainteresowani robotami w tym momencie, tym bardziej, że za chwilę możemy mieć zimę, co w ogóle zahamuje jakiekolwiek prace budowlane. Więc jeżeli jakikolwiek wykonawca w tym momencie startuje z ofertą, to startuje z nią, ale ona jest bardzo wysoka. Co pokazało? Proszę. Pytanie, ale stało się, jak się stało, rzeczywiście to zadanie zostało podzielone na dwa etapy. To, co pani skarbnik powiedziała, że wykonawcy niektórzy przystępują do przetargu i dają ceny zaporowe, bo mają do końca obłożenie robotami takie, że nie są w stanie tej roboty wykonać i żeby tę ofertę odrzucić, ale żeby się pokazać i zaistnieć na rynku. I chyba nawet dobrze się stało, że to zadanie jest podzielone na dwa zadania, bo gdyby tak było można zrobić, to tylko dać jeden przetarg na wykonanie nawierzchni,
a nasz zakład gospodarki komunalnej, który tak pięknie wykonał ulicę tutaj. Nie, ja tylko mówię, nie, czy jest taka możliwość. I wtedy drugi przetarg i wtedy przystępuje i na podstawie realnych kosztów mógłby no, zyskać i nasze pieniądze dla siebie zabrać i dla naszych ludzi. To byłoby rozsądne, bo to jest tylko chodnik i wjazdy, nie? I to nie wiem, no to jest moje zdanie takie, bo tu tkwi tylko sprawa w nazwie modernizacja, remont, no wiadomo, tamci wypowiadają się z sejmiku, bo widocznie takie mają procedury, na modernizację mogą dać, na remont pewnie nie mogą dać, ale to byłoby zasadne i pewnie pan prezes Groberlin swoimi ludźmi by to doskonale wykonał, tak jak wykonał to przy ulicy tutaj Szewskiej. Nie? I nie wiem, no trzeba rozważyć, może będzie jakaś możliwość, żeby tak to zrobić, nie? Bo my możemy poczekać i... nazwy tego przedsięwzięcia, natomiast dokumentacja jest na całość. W grę wchodzi jedynie podwykonawstwo, które oferent może nam zgłosić. Prawda, panie? Ja to mówię o tym, że ten drugi etap podwykonawania ma to gospodarstwo. No ale to trochę jest przesądzone, bo... A, no to chodzi. Bo umowa jest będzie podpisana z wykonawcą tylko na ten pierwszy etap, no. Tak? W tym roku. Nie. Aha, czyli ona będzie wiążąca. Ogłaszamy przetarg na całość, umowa będzie podpisana na całość, na dwa etapy, przy czym nie wyklucza się możliwości podpisania przez wykonawcę umowy na podwykonawstwo i mogłaby to być spółka, nie ma żadnych przeszkód. Bo ja dzisiaj wróciłam do tego.